Łukasz Bartnik po wygranej na DSF Challenge 15. Gratuluję tego zwycięstwa. To jest zawodowy debiut, pierwsza walka na DSF-ie. Może od tego właśnie, jak się różnią zawodowe starty od tego, co miałeś po prostu wcześniej? Na pewno mogę powiedzieć, że mi się bardziej podobają, prawda? Z takiego względu, że gdzieś tam te wszystkie umiejętności, które próbuję wypracować na treningach, mogę zrobić tutaj, tak nazwijmy to, czysto, prawda? Czyli to, że kopię gdzieś z pewną siłą, czy uderzam z pewną siłą, nie przeszkadza mi żadny ochraniacz, nie przeszkadza mi kask, głowa nie skacze, kasku nie muszę poprawiać. To jest na pewno dla mnie duża, bardzo fajna różnica, prawda? To mi się podoba. Znoknautowałeś Bartłomieja dwukrotnie w pierwszej rundzie, raz w drugiej. Czy jakby widziałeś już po jego twarzy, po tym, jak wygląda, że tak naprawdę no, to jest tylko kwestia czasu, kiedy będzie koniec? Tak, oczywiście. Widziałem już wcześniej, że to będzie kwestia czasu, natomiast tak jak wspomnieliśmy, to był debiut na ringu zawodowym i gdzieś tam naprawdę ze szczęścia, jakie mi opanowało po kopnięciu na głowę, poszedłem za tym dalej i troszeczkę się podpaliłem. Później znowu trener przypomniał mi o spokoju, uspokoiłem się i pomyślałem o tym, zaatakowałem z drugiej strony, udało się. Na pewno widzisz wiele nazwisk, z którymi już gdzieś mierzyłeś się jeszcze na scenie amatorskiej i widzisz ich teraz tutaj właśnie na DSF-ie. Czy są jakieś takie wyzwania przed tobą, których byś sobie życzył, czy po prostu jesteś otwarty na to, cokolwiek przyniesie federacja dla ciebie? Znaczy, jestem pewny siebie, ale nie chciałbym też udawać pyszałka, prawda? Nie chciałbym być tak postrzegany, więc ja biorę wszystko to, co mi zaproponują włodarze DSF-u. Bardzo chętnie stoczę każdy pojedynek. Myślę, że po tym, co pokazałem, oni już będą wiedzieć, z kim powinienem walczyć. Mam pytanie, jak trafiłeś, był pierwszy knockdown, widziałeś, to dość mocne uderzenie było z tego, co widziałem i wydawało nam się, że nie wstanie zawodnik. Ty też miałeś taką myśl, że nie wstawaj i leż i już wszystko jest wygrane? Oczywiście, zawsze taka myśl jest, można było to zobaczyć chociaż po tym, jak pobiegłem do białego narożnika jak najszybciej, prawda? Zawsze jest taka nadzieja. To jest fajne uczucie, jak ktoś się upada od twojego uderzenia, może to zabrzmi dziwnie dla niektórych, prawda? Ale to jest takie zwieńczenie tej pracy, którą wykonałem, więc no to jest fajne uczucie, więc miałem nadzieję, że nie wstanie, ale jest twardy, wstał. Szacunek dla niego. Wywodzisz się z boksu, te bokserskie umiejętności były dzisiaj ważne dla ciebie, czułeś się dobrze i uderzając, powiedzmy, później już kończąc praktycznie boksem ten cały pojedynek. Na pewno tak, łatwiej mi jest skupiać się na boksie, prawda? Gdzieś tam dodatkowo, oczywiście trenuję przez całe swoje lata, trenuję kickboxing. Boksu uczył mnie chwilę mój ojciec, więc to też dużo powiedziane, nie jestem jakimś dobrym, świetnym bokserem, natomiast na pewno ten boks jest mi bliższy, aczkolwiek jak widać kopać też umiem. No, także myślę, że w przyszłości będę kopał więcej jeszcze. Czy gdzieś pomiędzy knockdownami właśnie, kiedy twój rywal tak jeszcze pokazywał tak naprawdę, że jeszcze potrafi zranić, czy właśnie miałeś to tak, brałeś to pod uwagę, że powiedzmy ranne zwierzę może być najbardziej niebezpieczne? Tak, właśnie dlatego cenną wskazówką był później wskazówka mojego trenera, żebym się znowu uspokoił, żebym uważał na to, prawda, żeby jednak być też tej obronie skutecznej, prawda? Bo jak widać, gdzieś tam jeden taki, nazwijmy to, cep trafił mnie bardzo mocno i poczułem go troszeczkę, prawda? Gdzieś w tym ferworze walki. Także tak, na pewno. Był niebezpieczny w tym momencie. Chciałbym zapytać jeszcze, czy walka wieczoru, main event, Maciej i Rokes, Jewtuszko, czy dla ciebie to jest jakiś problem, że zawodnicy MMA przychodzą do K1, żeby sobie zarobić, dorobić i walczą w tych głównych walkach wieczoru, czy dla ciebie to nie jest problem fighter to fighter? Dla mnie to nie jest problem fighter to fighter, może nawet wcześniej w piłkę nożną grać. Jakby Messi chciał walczyć, to też zapraszamy serdecznie. Nie ma tutaj dla mnie żadnego problemu. Fajnie, ja też kiedyś być może spróbuję swoich sił w MMA. Czemu nie? Trzeba próbować różnych rzeczy w życiu. Na koniec zapytam cię, dzisiaj otwierałeś tą galę i dość dobrze to wypadło. Chciałbyś kiedyś zakończyć galę swoją walką? Oczywiście, tak jak było moim marzeniem zawalczyć zawodowo, to było moje marzenie. Tak samo było moim marzeniem wygrać zawodowo. Tak samo moim marzeniem jest zakończyć galę. I będę do tego dążył. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.